You want a hot body? You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, bitch. Пригоди нам. Звони Теле. Чтобы разъебать этот бедный край. A dzisiaj mróweczki opowiem wam o moich pierwszych wagarach, bo to jest bardzo zabawna historia. To mogło być w wieku... Co tu się kurwa dzieje? Tak. Gdy mieliśmy, nie wiem, po 14 lat może? 14, 13... 14 chyba... Co ja pierdalam? To były początki pierwszej klasy gimnazjum i stwierdziliśmy, że jesteśmy na tyle dorośli, kurwa. Że idziemy na wagary. Co mogło być kurwa nie tak, myśmy po 14 lat. To było niebezpieczne o tyle dziewczyny, że nam za to groziło wyrzucenie ze szkoły. I chuj wie dlaczego, słuchajcie, przyjebała się do nas taka kujonica z naszej klasy. I powiem wam tak, my ją jakby lubiliśmy, bo ona nie była głupia. Skurwysyństwo tu lata. Ale wiecie, to była wzorowa uczennica, jej mama w szkole pracowała, także w ogóle no... I chuj wie co jej odjebało, bo jak my zaczęliśmy gadać o tych wagarach, to ona mówi, że ona idzie kurwa z nami. Sorry dziewczyny, że płaczę, ale mam alergię, okej? Okay? My stwierdziliśmy, że pójdziemy do znajomych, z którą tam byliśmy, która była z innej klasy, do niej na chatę, żeby po prostu nie było przypału w razie czego, nie? Biec Dory Explorer sobie idą i tak idziemy, w ogóle tam do niej domu się szło torami, więc idziemy torami. I nagle, kurwa, kujonica się speniała. Na chuj chciałaś z nami iść, skoro się, kurwa, peniasz? Ja pierdolę. I ona zaczęła wymyślać, że ona się źle czuje, że się miesiączka zaczęła, coś tam. Było widać, kurwa, po niej, że się ciemnia, kurwa, bo była chujową aktorką i do tego jeszcze chujową wagarowiczką. I ona tam zaczyna, kurwa, swoje ebe, jak ona się źle nie czuje, że ona nie może chodzić, że my musimy wracać do szkoły, coś tam. No dobra, no to idź. No ale ze mną musi ktoś iść, przecież ja mogę nie dojść do tej szkoły. I co, macie zamiar zostawić mnie tu, tak? Tak. Czy było to odpowiedzialne z naszej strony? Raczej nie, ale kto by się kurwa tym przejmował? Dotarliśmy do domu tej mojej znajomej i ogólnie bawiliśmy się zajebiście. Naprawdę było wykurwić na tych wagarach. Ale w pewnym momencie się oczywiście musiało coś spierdolić. Wyobraźcie sobie kurwa nasze zdziwienie w momencie, kiedy nagle wszystkie nasze telefony zaczęły dzwonić w tym samym momencie. Okazało się, że kujonica mało, że jest chujową aktorką i wagarowiczką. To jeszcze jebaną konfiturą. Oczywiście moja mama nie była na mnie zła, ale wyobraźcie sobie moje zdziwienie na mordzie w momencie, kiedy dowiaduje się, że ta mała cipa powiedziała nauczycielce, naszej wychowawczyni, kurwa, że my ją zostawiliśmy, co nie było kłamstwem, ale że ona się kurwa czołgała do tej szkoły. Kochana, gdybyś ty się kurwa czołgała do tej szkoły, to byś do końca roku kurwa tam nie dotarła. W ogóle dziewczynki, a wyjdźcie z mojego insta. Tak wiecie, no. Widzimy się tam, pa, pa, pa. Nasi rodzice w ogóle się wszyscy znali, więc oni wiedzieli, że jesteśmy razem na tych wagarach, bo do siebie zadzwonili przed tym, zanim do nas zadzwonili. Ale problem pojawił się kurwa w szkole. Chuje moje dzikie węże, uwagi kurwa, nagany, no srani po ścianie. I tak naprawdę opiekło się tylko mojej znajomej, u której byliśmy w domu, bo ona była z innej klasy. Morał tej historii jest bardzo prosty. Jebać 60.